Mamy wtorek, 8 września. Imieniny obchodzą Maria i Radosław. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium w dzisiejszym wydaniu masówki w kopalni Sośnica. Informacje dla kierowców, a także sprawdzimy, za czym stoi kolejka na ulicy Dolnych Pałów. Agnieszka Baron, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od informacji dla kierowców. Jutro rano zmianie ulegnie organizacja ruchu przy remontowanym skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Mickiewicza, Kozłowskiej i Sowińskiego. Budowa pięciowlotowego ronda wymogła na drogowcach zamknięcie ulicy Radiowej. To nie wszystko. Jutro wieczorem na Dworcowej zostanie przywrócony przejazd w Starym Śladzie, a funkcjonujący obecnie bypass zostanie zamknięty. Na odcinku około 20 metrów Dworcowej przejazd zostanie zawężony do jednego pasa. Utrudnienie potrwa do 10 października. Nie mówił, nie zostawił za sobą prawie żadnych śladów, a i tak trafił do aresztu. Policja zatrzymała 32-letniego mieszkańca Knurowa, który dokonał napadu na zakład buchmacherski w Gliwicach. Zatrzymany groził nożem 29-letniej pracownicy zakładu, która dała mu 2000 zł. Po odebraniu pieniędzy Knurowianin zamknął kobietę w pomieszczeniu gospodarczym. Teraz sam znajduje się w zamknięciu, areszcie śledczym. Przed Centrum Informacji Turystycznej na Dolnych Wałów ustawiła się dziś całkiem długa kolejka. Zainteresowani przyszli po bilety na 13 Dni Dziedzictwa Kulturowego, które w tym roku będą poświęcone wyjątkowej tematyce. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Prawie półtorej tygodnia zostało do 13 Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Ruszyły już zapisy i jak widać chyba frekwencja dosyć spora, dużo chętnych. Bardzo nas to cieszy. 13 Gliwickie Dni Dziedzictwa, jak co roku święto miłośników zabytków i przeszłości. A w tym roku po raz 13 zapraszamy na spotkanie z dziedzictwem Gliwic i regionu, tym razem Żydzi w województwie śląskim. Gdzie można się zapisywać? Gdzie można się zapisywać? W miejscu, w którym właśnie jesteśmy, czyli w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy ulicy Dolnych Wałów 3. Oprócz tego można dzwonić do centrum, a także wysyłać wiadomości mailowe. A co w tym roku czeka właśnie na uczestników tych Dni Dziedzictwa? Przede wszystkim Dni Dziedzictwa to wycieczki autokarowe i piesze. W ramach wycieczek autokarowych odwiedzać będziemy miasta i miasteczka województwa śląskiego, w których odnaleźć można dziedzictwo związane z historią Żydów. W samych Gliwicach przygotowaliśmy wycieczki piesze, a dla najmłodszych warsztaty kot rabina, podczas których poznają kulturę i religię żydowską. Dlaczego Państwo zdecydowali się akurat na taki temat, życie na Górnym Śląsku? Czy jest to powiązane w jakiś sposób z tym, że za niedługo Muzeum w Gliwicach będzie miało nowy oddział na ulicy Poniatowskiego? Znaczy, o samym dziedzictwie żydowskim w województwie śląskim, na Górnym Śląsku czy i w Zagłębiu Dąbrowskim nie można zapominać, ponieważ ono jest częścią naszej historii, naszej tożsamości. A to, że w zasadzie renesans kultury i zainteresowania kulturą żydowską w Polsce obserwujemy już od dobrych dwóch dziesięcioleci, musiało się przełożyć na to, że również w naszym regionie takie zainteresowanie cały czas jest żywe i jego pokłosiem jest też zbliżające się otwarcie nowego oddziału Muzeum w Gliwicach, właśnie poświęconego historii Żydów na Górnym Śląsku, a 13 Gliwickie Dni utrzymane właśnie w tym temacie stanowią swego rodzaju otwarcie do podjęcia na tego wątku. Po miesiącach względnego spokoju powraca niczym bumerang temat nowej kompanii węglowej, która zgodnie z deklaracjami złożonymi przez rząd związkom zawodowym 17 stycznia ma powstać do końca tego miesiąca. Termin ten był już przesuwany, co spowodowało to, że Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy regionu Śląsko-Dąbrowskiego podjął decyzję o wznowieniu akcji protestacyjnej. Na razie na kopalni Sośnica panuje względny spokój, ale temperatura rośnie z każdym dniem. W części kopalni nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce od wczoraj prowadzone są masówki. Dziś do tego grona dołączył ruch Sośnica. Dalej nam się obiecuje, że kompania powstanie 1 października. No, w tym tempie, dopóki jak teraz powstawała,
Wątpimy w to osobiście. Przeprowadziliśmy w dniu dzisiejszym na naszej kopalni masówki. W dalszym ciągu będziemy to prowadzić na wszystkich zmianach wydobywczych, tak jak nasza załoga zjeżdża i wyjeżdża. Informujemy ludzi, jaka jest sytuacja kopalni, kompanii i całego naszego polskiego górnictwa w tej chwili. Tymczasem na stronie kompanii węglowej czytamy dość pozytywny komunikat. Założenia zawarte w biznesplanie nowej kompanii węglowej, zakładające m.in. zwiększenie wydobycia węgla koksowego oraz obniżenie kosztów wydobycia, są realne i konsekwentnie realizowane. Jak przyznają związkowcy, chcemy jasnych deklaracji, dość mamy mydlenia oczu. My i górnicy nie wiedzą, czy wejdziemy do tej nowej kompanii, czy nie wejdziemy, bo słyszymy, bo do nas też dochodzą głosy, że ta kopalnia Sośnica ma być niby zlikwidowana i jeszcze jakieś 4 kopalnie. Na mocy planu naprawczego kompanii węglowej ze stycznia, po 10 latach współpracy, ruchy kopalni Sośnica-Makoszowy zostały rozdzielone. Ruch Makoszowy trafił do spółki restrukturyzacji kopalń i czeka na inwestora, a Sośnica ma wejść w skład nowej kompanii węglowej. Widać już pewne plusy tej decyzji. Jak byliśmy kopalnią połączoną jako Sośnica Makoszowy, był koszt wydobycia 1 tony węgla 407 zł. W maju już te koszty spadły do około 380 zł. Na miesiąc czerwiec już mieliśmy koszty 228 zł. Wiemy, jak uratować nasze miejsca pracy. Mamy pomysł na to, aby kopalnia Sośnica znów była rentowna, mówią związkowcy. Pole bojków. Jego koszt utrzymania to jest około 27 milionów złotych rocznie. Szyb siódmy, który tutaj niedaleko widać, jego koszty gdzieś przewidują około 70 milionów złotych. Do tego dochodzi likwidacja szybu trzeciego i szybika trzeciego tutaj na tym polu zachód, to jest około 7 milionów, czyli to daje około oszczędności kopalni 35 milionów złotych, czyli przez 2 lata koszty uruchomienia szybu siódmego są zwrócone. I tutaj trzeba się pokłonić nad tym, że ta kopalnia może być rentowna. Pracownicy są zdeterminowani i wierzą w to, że kopalnię uda się uratować. Załoga będzie na pewno walczyła o swoje. Załoga w tej chwili naprawdę nie walczy o pieniądze, o podwyżki, o cokolwiek, bo wszystkim się mówi, że górnicy tylko chcą pieniędzy. Nie, załoga walczy o to, żeby ta kopalnia istniała i o nic więcej. Czy powtórzy się styczniowy scenariusz, kiedy na ulicy Gliwic i innych śląskich miast wyszły tłumy nie tylko górników, ale także ich rodzin oraz przedstawiciele innych związków zawodowych? Po tych masówkach sztab międzyzakładowy się spotka i będą podejmowane dalsze kroki do strajku włącznie. Do końca września zostały 22 dni. Wtedy też okaże się, co dalej z polskim górnictwem, które będzie pewnie gorącym tematem tej jesieni i na nieszczęście zbliżających się wyborów parlamentarnych. I to tyle we wtorkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Kolejna dawka informacji z Gliwic jutro o tej samej porze. Zapraszam jeszcze na sport i prognozę pogody. Dzień dobry, witam Państwa. Tomek Czoik, pora na wiadomości sportowe. We wrześniu już po raz 6 na terenie całego kraju wystartuje turniej Orlika o Puchar Premiera RP. W rozgrywki włączają się także Gliwice. Miejski turniej zostanie rozegrany o Puchar Prezydenta Miasta na Orliku przy ulicy Jasnej. Impreza organizowana jest dla dziewczyn i chłopców w wieku od 10 do 13 lat. Zgłoszone drużyny o zwycięstwo będą walczyć najpierw na poziomie gminnym, później wojewódzkim. Najlepsi zaprezentują się na ogólnopolskim finale w Warszawie. Zainteresowane drużyny powinny zgłosić chęć udziału do 14 września. Turniej Orlika uznawany jest za jedną z największych i najbardziej prestiżowych propozycji tego typu w kraju. Łącznie w 5 edycjach zagrało już blisko 700 tysięcy młodych piłkarzy. Jutro w hali sportowej położonej przy ulicy Kaszubskiej siatkarki gliwickiego AZS-u w meszu towarzyskim zmierzą się z pierwszoligową drużyną Silesia Wolej Mysłowice. To pierwsza taka okazja, by zobaczyć przebudowany zespół, który w nowym sezonie będzie rywalizował na zapleczu siatkarskiej Ekstraklasy. Początek meczu godzina 18. Wstęp wolny. Ligowe rozgrywki akademiczki zainaugurują w pierwszy weekend października wyjazdowym spotkaniem z ekipą Budowlanych Toruń.